Aha, bo mamy pokazane to tutaj. Może taki wstęp zrobimy, a później pan ewentualnie się do tego. Dobrze? Dziękuję państwu. Proszę państwa, wszyscy wiemy, Zalew Nowowłódzki, gdzie się znajduje i jakie imprezy tam były urządzane poprzednio. W związku z tym zwrócili się grupa inwestorów, bodajże prywatnych, gdzie chcą wydzierżawić tą działeczkę, która tu się znajduje w tym miejscu. To jest działka numer 426 przez 1 w tym miejscu. Proszę państwa, inwestorzy podali, co tam chcą urządzić. Niemniej jednak radni na posiedzeniu komisji chcieli usłyszeć od państwa dokładnie, co, jakie tam będą urządzane imprezy i co chcecie zrobić w tym zakresie. Jak to wygląda, proszę państwa, sytuacja to każdy chyba wie. Teraz widać, tak? No to jest właśnie ta duża żaba gigantyczna. To tutaj ta duża żaba, tak? No to jest naprzeciwko tej wysepki. Tam był kiedyś estrada, bodajże jest troszeczkę dalej. No. Ja bym miał tyle, jeżeli chodzi o wprowadzenie. Proszę, proszę bardzo. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Ja nazywam się Michał Sterecki. Jestem zarządcą nieruchomości. Razem z moją małżonką i także panem Marcinem Pawlikiem i panią Aleksandrą Wyszyńską-Pawlik zainteresowaliśmy się terenem, który znaliśmy jako dzieci, kiedyś za czasów naszego dzieciństwa i oczywiście wcześniej. Była tam estrada, był tam budynek, który miał być kiedyś przeznaczeniem, czy nawet był kawiarenką. Niewielką, dokładnie tak jak było wcześniej pokazane tutaj przez pana przewodniczącego. Był tam budynek. Zwróciliśmy się z wnioskiem do Gminy Miejskiej Kraków o możliwość wydzierżawienia tego kawałka terenu po to, aby odtworzyć pod dokładnie taki sam cel i z dokładnie takim samym przeznaczeniem, czyli jakby przywrócić pierwotny charakter tego miejsca. Oczywiście mamy świadomość tego, że Zalew jest miejscem, który także powinien brać czynny udział w życiu mieszkańców. Mieszkańcy mają prawo do tego, żeby korzystać z tego terenu, dlatego zwróciliśmy się z wnioskiem, aby wspólnie z Radą Dzielnicy, oczywiście po państwa pozytywnej opinii, mamy na to nadzieję taką cichą, żebyśmy mogli organizować tam imprezy. Akurat tak się składa, że pani Aleksandra i pan Marcin, nasi dobrzy znajomi, koledzy od wielu, wielu lat, nie mogli akurat przyjechać, gdyż powiło się im dziecko świeżo. Przybył nowy obywatel dla miasta Krakowa i po prostu mieszkają tam nad bulwarem, dokładnie przy ulicy Bulwarowej i niestety nie mogli nas zaszczycić, ale z przyjemnością na pewno będą uczestniczyć w dalszych posiedzeniach, jeżeli taka zajdzie potrzeba. No akurat tak się składa, że to jest wyjątkowa sytuacja, więc myślę, że państwo wybaczycie ich nieobecność. Z naszej strony jesteśmy zainteresowani tym, żeby w pewien sposób mieszkańców, którzy zamieszkują te tereny, w pewien sposób mamy na myśli zarówno starszych, jak i tych młodszych, bo to jest nasza grupa docelowa, zainteresować tym terenem. Dużo ludzi tam spaceruje, dużo ludzi aktywnie wypoczywa w tym terenie. Można zrobić dużo więcej w naszej ocenie. Bo oczywiście nasz projekt, jak gdyby tylko ta kawiarenka, to jest oczywiście tylko mały ułamek tego, czym jesteśmy zainteresowani. Wiadomo, że dla nas samo prowadzenie kawiarenki, jeżeli nie zainteresujemy tych mieszkańców, nie będzie niczym wielkim i tak naprawdę moglibyśmy z tego tytułu ponieść fiasko. A naszym celem jest to, aby odnieść sukces. Chcielibyśmy, aby na tym terenie były urządzane po prostu imprezy. Te imprezy nie tylko byłyby imprezami typu turystycznego, ponieważ w dokumentach wzmiankowanych, już wcześniej składanych do Wydziału Skarbu Miasta i do Zarządu Infrastruktury Komunalnej, przedstawialiśmy, czym się zajmujemy. My osobiście jesteśmy zarządcami nieruchomości, mamy doświadczenie w kwestii obsługi terenu. Koleżanka i kolega mają biuro podróży. Są także przewodnikami turystycznymi, od wielu lat urządzają, 13 lat urządzają imprezy turystyczne. Dlatego w pewien sposób razem oczywiście z Radą Dzielnicy, z Radą Dzielnicy oraz Gminą Miejską Kraków jako prawnikiem właściciela tej nieruchomości chcielibyśmy zainteresować mieszkańców kwestią po prostu imprez, które możemy tam zrobić. Oczywiście oprócz tego przywrócenia estrady, na której mogłyby się odbywać imprezy nie tylko organizowane przez nas, ale także przez Gminę Miejską Kraków, bo gdy ona powstanie, taka prawdziwa estrada jak była kiedyś, znowu gmina będzie mogła także tam po prostu przedstawiać mieszkańcom różnego rodzaju imprezy. Będzie to oczywiście z korzyścią nie tylko dla nas, ale także dla gminy. Wiadomo, dla całej dzielnicy, dla wszystkich mieszkańców. Z naszej strony nasz projekt dotyczy zarówno osób starszych,
bo to jest nasz tak zwany target w nowoczesny sposób. Osoby starsze, ponieważ huta jako taka jest zamieszkiwana przez wielu ludzi starszych. Ja osobiście jako dziecko mieszkałem w hucie, wyprowadziłem się do Podgórza, co pewnie nie jest może tutaj akurat punktowane, ale koleżeństwo mieszka tutaj dalej. Ale dla nas, proszę Państwa, mam nadzieję, że Państwo wybaczycie dokładnie, tak? Więc proszę Państwa, no, w pewien sposób sentymentalnie wracamy do tego terenu, do tego miejsca i chcielibyśmy po prostu skorzystać z możliwości, jakie niesie ten teren. I pewnego rodzaju to, co my zauważyliśmy, po prostu niewykorzystania tego terenu. Tak? Do tej pory, z tego, co czytaliśmy oczywiście na WIP-ie, było dużo projektów, dużo ciekawych, które mogłyby powstać tam, ale oczywiście na dużo większą skalę niż my jesteśmy w stanie na chwilę obecną przynajmniej zorganizować. Imprezy, jakie tam mogłyby się odbywać, to nie tylko kwestia dla osób starszych, nie tylko Nordic Walkingi, ale także spotkania kulturalne, oczywiście dla małych dzieci również, bo także naszym drugim klientem, nasz drugi target to są dzieci. To są dzieci, chcemy tam urządzać imprezy, co już od razu także sugeruje, że nie będzie to lokal typowo gastronomiczny, w którym będzie sprzedaż alkoholu, tylko to będzie kawiarnia. Zakładamy, że będziemy interesować tym dzieci, imprezy dla dzieci także. Nie tylko takie w bardzo niewielkich grupach, ale także chcielibyśmy organizować imprezy takie już po prostu, no, dosyć potężne dla dzieci zorganizowane. Czyli mamy na myśli imprezy zarówno na wiosnę, w środku lata, jak i jesieni, jakieś wyścigi, jakieś imprezy rowerowe. Są one organizowane w Krakowie, a do tej pory na tym miejscu one, przynajmniej w naszej ocenie, nie były w pełni wykorzystywane. Ten potencjał tego miejsca nie był wykorzystywany. To jest, proszę Państwa, nasz projekt. Oczywiście ja mógłbym o tym mówić bardzo długo na ten temat, co, w jaki sposób chcielibyśmy tam robić. Myślę, że to są kwestie szczegółowe, które także w pewien sposób opisaliśmy w naszym wniosku. Nie wiem, czy Państwu został przedłożony. Ja pozwolę sobie oczywiście go Państwu zostawić, jeżeli będą Państwo zainteresowani także nim. Pozwolę sobie kserokopię z tego wniosku zostawić. Generalnie, proszę Państwa, nasz projekt jest dokładnie odzwierciedleniem zapisów, która jest, i oczywiście sposobu korzystania z tej nieruchomości, on odzwierciedla uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. To chciałbym zaznaczyć, to jest bardzo ważne na pewno dla Państwa. Gdyż na tym miejscu jest dopuszczona możliwość prowadzenia działalności, a dokładnie powiem tak, to jest kwestia stworzenia centrum spotkań kulturalno-rozrywkowych przez otworzenie lokalu kawiarniano-gastronomicznego istniejącego przed laty w konstrukcji lekkiej drewnianej, bo na tym terenie nie ma zabudowy w sposób trwały, czyli nie można posadowić obiektów budowlanych w charakterystyce obiektu budowlanego. Proszę Państwa, zagospodarowanie terenu zielonego, przedmiotowych działek, możliwość korzystania z toalet, bo także na tym terenie kiedyś były toalety, w tym momencie, pomimo iż one są tutaj bardziej od strony ulicy Bulwarowej i Alei Solidarności, w tym momencie one praktycznie są nieczynne. A jest kwestia tego, że na tym terenie, no aż prosi się po prostu o tworzenie to. Przy otwieraniu takiego centrum akurat mamy szansę na to, żeby z powrotem były toalety publiczne do korzystania dla wszystkich mieszkańców, co według naszej oceny, patrząc na to, w jaki sposób odbywa się tam go zainteresowanie, prawda, no codziennie masa ludzi spacerujących, ale toalety w tej okolicy nie ma, przynajmniej tak, której można było skorzystać. Jeżeli chodzi o restaurację, trzeba iść oczywiście kawałek dalej, no i trzeba za to zapłacić, żeby skorzystać z toalety. To może jest oczywiście dodatek tylko, ale jest. Kwestia przygotowania miejsc parkingowych ewentualnie, bo tutaj także interesowaliśmy tym, żeby potencjalni klienci i użytkownicy tego terenu mogli korzystać. Zikit wprawdzie nie potwierdził, ale także nie zaprzeczył możliwości od Alei Solidarności, pomimo że jest to droga wojewódzka, faktycznie przygotowania miejsca pod parkingi dla tych klientów, czy dla osób korzystających z zalewu. Oczywiście z tego, co ostatnio uzyskaliśmy informację, dużo lepszym sposobem było zagospodarowanie od parkingów i wjazdów od ulicy Bulwarowej. One w tym momencie istnieją już, ale no, są w stanie w takim, jakim są. Tutaj inwestor, czyli my, także w tym kierunku byśmy się zbliżali. Oczywiście ze strony zarówno Gminy Miejskiej Kraków, jak i ZIKIT-u nie ma przeciwko temu przeciwwskazań. To jest tylko kwestia oczywiście zaopiniowania i odpowiednich decyzji także władz miasta Krakowa. I proszę Państwa, jeszcze jedna kwestia, to jest rekonstrukcja tych dawnych miejsc spotkań kulturalno-rozrywkowych. Była tutaj scena widowiskowa i to jest, myślę, że klucz programu, które tak naprawdę dla nas również jest ważne. Proszę Państwa, tamta scena widowiskowa, tak jak mówiłem wcześniej, pozwoliłaby faktycznie mieszkańcom skorzystać z jakiegoś programu rozrywkowego. Także gmina na tym terenie, bo wiadomo, jako właściciel przysługuje jej temu pierwszeństwo, miałaby oczywiście możliwość, dzięki powstaniu takiej sceny, oczywiście za nasze środki zainwestowane, mogłaby korzystać z tej sceny, która powstanie. To jest, proszę Państwa, to jest to, co nas interesuje. Czyli jakby mamy, oczywiście chciałbym od razu także wyjaśnić. Nie jest tak, że z naszej strony to jest całkowicie bezinteresowne. Oczywiście liczymy na Państwa poparcie, na pozytywną Państwa opinię, bo wiadomo, że chcemy tam otworzyć tą kawiarnię. To jest nasza inwestycja. Ale w pozostałym zakresie, no jest to korzyść dla wszystkich mieszkańców.
dla Rady, oczywiście także dzielnicy. Dziękuję bardzo. Ja zanim może zapytam Państwa, mam dwa takie pytania od razu, że można pytać. Oczywiście, służę, jeżeli tylko będę umiał. No pewnie, bo to się wpisało w to, o czym ja już mówiłem tutaj na poprzednich sesjach, gdzie próbujemy jakby przywrócić teren Zalewu Nowowódzkiego dla mieszkańców, którzy coraz aktywniej spędzają tam wolny czas. Ale żeby były te wszystkie drobiazgi, które są bardzo ważne, między innymi toalety, kawiarenka, która tak powiem dała możliwość usiąść i między przejściem z jednej strony na drugą ewentualnie wypić tą kawę, to wpisywało się w nasze oczekiwania, tylko zawsze był problem inwestora. Ja rozumiem, że tutaj Państwo jako inwestor, mając, rozumiem, zaplecze finansowe, które możecie przeznaczyć na ten cel. Nie wiem, czy to jest pewnego rodzaju już skosztorysowane, ile w pierwszym etapie będziecie chcieli zainwestować w tą nieruchomość? Znaczy, jest to wstępnie skosztorysowane, proszę Państwa. Jest to rząd wielkości około 400-500 tysięcy, więc nie jest to mały kapitał. Oczywiście. Jest to jakiś kapitał, który tutaj, proszę Państwa, wchodzi w grę. Oczywiście wiadomo, że odtworzenie obiektu, my jak gdyby zanim złożyliśmy odpowiednie wnioski, przeszliśmy całą procedurę przez wszystkie organy, przez wszystkie wydziały Urzędu Miasta, które miałyby zaopiniować. Zastanowiliśmy się nad tym, w jaki sposób to miałoby wyglądać, tak? Nawet konserwatora, który tutaj miałby się do wypowiedzenia, bo ewidentnie będzie się wypowiadał co do tego zakresu, także właściwie był drugim organem, do którego udaliśmy się i uzyskaliśmy także zapewnienie, że ten projekt, który chcemy tutaj złożyć, uzyska, pomimo iż on nie będzie w identycznym kształcie, jaki tam był, będzie nowocześniejszy, ale będzie nawiązywał do tego, co już na terenie gminy miejskiej Kraków i Nowej Huty istnieje. Więc także dostaliśmy wstępną, przynajmniej taką pozytywną analizę i pozytywne zapewnienie, że po prostu, że będzie możliwość zaopiniowania pozytywnego przez niego takiego projektu, bo te projekty, proszę Państwa, które tutaj chcemy odtworzyć właśnie właściwie, one są na terenie Krakowa realizowane. Jak gdyby nie chcę wchodzić w szczegóły, ale także właśnie tutaj jest dosyć potężna ta kwota, ponieważ no, samo odtworzenie takiego lokalu to już jest po prostu wydatek. Ta scena oczywiście też, no wiadomo, że to nie jest nasz katalog zamknięty, my tego nie zamykamy. Tutaj do odtworzenia przy tym zaledwie, jak pewnie Państwo się domyślacie, tutaj było dużo jeszcze więcej ciekawej infrastruktury. Ale w miarę możliwości i rozwoju oczywiście będziemy starali się współpracować z Państwem i także z gminą, żeby iść po prostu do przodu, bo ma to na celu po prostu ewidentną rewitalizację tego. Tak, oczywiście. Ja w ogóle, tak jak powiedziałem, dwoma rękami się podpisuję pod tym, co Państwo tutaj chcą zrobić, bo potrzeba. Zawsze był problem pieniędzy. Drugie moje pytanie to jest związane z tym, dlaczego akurat w to miejsce, bo komercyjnie pewno by było łatwiej albo w jedną stronę, albo w drugą się przesunąć. Nie wiem, ale ja się na tym nie znam. Tam przy ogródek Jordanowski jest niedaleko. Czy tam te lokalizacje, rozumiem, były brane pod uwagę? Nie, przez nas nie, proszę Państwa. Czyli wiedzieliście, co chcecie, w którym miejscu i... W pewien sposób my bardzo dużo czasu poświęciliśmy, zanim doszliśmy do Państwa, zostaliśmy zaproszeni na spotkanie do Państwa. Przeszliśmy bardzo duży proces badania całego terenu, gdzie po prostu jest najlepsze miejsce do infrastruktury, bo też nie ukrywam, że koszty pociągnięcia infrastruktury są znaczne i wiadomo, że obciążałyby nas w całości, więc w pewien sposób tutaj były badania najpierw przez geodetów, przez architektów, co możemy, jak zrobić. Ten proces to już trwa rok. My się przygotowujemy do spotkania z Państwem rok. Rok czasu przygotowania dokumentacji, wszystkiego badania. Sporo nas to już to kosztowało pracy, oczywiście kapitału także, po to, żeby móc Państwu coś zaprezentować. Wiemy, że to jest idealne miejsce do tego, żeby powstało tam właśnie to miejsce. Oczywiście, jak Państwo zapewne wiecie, z miejscowego planu wynika, że także są jeszcze inne miejsca. One są tutaj bliżej Alei Solidarności. Ale ponieważ... Kawiarnia właśnie kawiarnia na wozie. Dokładnie tak. To jest my, w pewien sposób to się wpisuje nasz projekt, ale nie na początku. Nie na początku. Dlaczego? Dlatego, że Zigit od razu założył, że w pewien sposób będziemy musieli najpierw przedłożyć także pewne uregulowanie kwestii dojazdów i dojść po to, żeby móc po prostu właśnie skomunikować. Jest problem z Aleją Solidarności, ponieważ to jest droga sklasyfikowana jako droga wojewódzka i wjazd od niej z czymkolwiek jest po prostu utrudniony. Dlatego zdecydowanie w Zichicie zasugerowano nam, żeby zacząć nawet od tego miejsca. To w jaki sposób oczywiście skomponowano zdanę, bo w tym momencie, na etapie obecnie istniejących przepisów, no i regulacji oczywiście, samo zaczęcie od tej kwestii tutaj, tej restauracji czy kawiarenki na wodzie, no byłoby to utrudnione dla nas. Proceduralnie dla nas by to trwało dużo dłużej.
dużo więcej ustaleń, a oczywiście ten pomost dla nas oczywiście jest też bardzo, tutaj pan przewodniczący zauważył już coś, czego ja państwu nie przedstawiłem, interesuje nas to, ale w pewnym momencie, za chwilę, bo to też jest, już też zorientowaliśmy się i tutaj na przykład taki pomost, taka kawiarenka na Rodzie, to jest dwukrotnie wyższa inwestycja w tym momencie, więc to niestety trzeba po prostu zarobić, żeby móc znowu inwestować. Okej, okay, dobrze, otwieram dyskusję, szanowni państwo, proszę zadawać pytania. Proszę bardzo, pan. Ja chciałem zapytać pana, czy pan przybliżyć ten punkt do tworzenia sceny widowiskowej, sezonowych testów oraz problemy widowy tego punktu, jakby to miało przyrazić? Znaczy generalnie, że proszę państwa, tutaj także to jest kwestia po prostu w tym momencie zaopiniowania tego, w jaki sposób to będzie odtworzone. Odpowiednie organy, proszę państwa, w tym zakresie mają się także wypowiedzieć. Z naszego punktu widzenia, my jesteśmy wnioskodawcą pewnego rodzaju projektu, ale musimy się dostosować do tego, co zostanie nam narzucone. Bo w pewien sposób, tak jak tutaj próbuję państwu także wytłumaczyć, my do pewnych rzeczy musimy się dostosować, nie mamy możliwości i pełnej swobody do tego, żeby działać. Nasz plan był taki, żeby to była estrada stosunkowo dużych rozmiarów, oczywiście mieszcząca się na tej działce, bo był pierwotny plan, że także będziemy już bezpośrednio od gminy wydzierżawiali działkę 426 przez 2, ale niestety okazuje się, że tam jest dużo bardziej skomplikowana kwestia i struktura własności. Ta działka 426 przez 1 jest w zarządzie ZIKIT-u. Procedury z ZIKIT-em, jak się okazuje, niestety są dużo prostsze niż z gminą. A kwestia oczywiście działki 426 przez 2 dotyczy struktury własności. Jest ona w tym momencie własnością Gminy Miejskiej Kraków, ale na tym terenie niestety odbywa się dosyć dużo procedur związanych z... Dokładnie tak. I akurat ta działka 426 przez 2 nie ma w tym momencie żadnego wniosku, ani nawet hasła na ten temat, ale my przeprowadziliśmy sobie już własne badania, na własny koszt sprawdziliśmy po prostu, jak by to mogło wyglądać i w naszej ocenie 426 przez 1 daje nam szansę na to, aby zaistnieć i na to, żeby się rozwijać. 426 przez 2, jeżeli okaże się, że będziemy rozwijać scenę, bo tak by to należało, tak by należało do tego podejść, ta scena miałaby także na tej działce powstać. Ale mówię, to jest kwestia po prostu już w tym momencie ustaleń z Wydziałem Skarbu Miasta. My oczywiście jesteśmy już praktycznie starymi wybalcami Wydziału Skarbu Miasta i także prowadzimy te ustalenia. One po prostu idą w tym kierunku, że gmina także w pewien sposób musi nam zaopiniować i też narzucić, w jaki sposób ma zostać odtworzona ta scena widowiskowa. Prawdopodobieństwo, że będzie ona drewniana. Jest duże prawdopodobieństwo tego, z naszych informacji wynika, że kiedyś była ona po prostu drewniana. Ale... Ja bym od razu o tym pomysł. Ja wiem, proszę powstała. Ja wiem, proszę państwa. Tak na tysiąclecia i szybko. Ja wiem, proszę państwa, dlatego wiecie państwo, tutaj jest kwestia tego tak naprawdę, co będzie też bezpieczne dla użytkownika. Jeżeli okaże się, że ona ma być murowana, wiadomo, że my idziemy w tą stronę, bo dla nas po prostu chodzi o to. Tak, oczywiście, że tak. To chodzi o to, żeby ona była bezpieczniejsza, więc wiecie państwo, my w pewien sposób staramy się przedstawić jako inwestor, ale ewidentnie chcemy być po prostu partnerem w rozmowie. Nie zakładamy, że my mamy plan i tylko po prostu ewidentnie chcemy zrobić to i to. My po prostu słuchamy. Wiecie państwo, jeżeli nas życzliwy urzędnik w Wydziale Skarbu Miasta powiedział, że chwilowo zróbcie państwo trzeci od tej działki, to jednak jakaś mądrość z tego uchwaczego trzeba wyciągnąć z tego wnioski, trzeba o niej słuchać. I po prostu dlatego no, pytamy o państwa opinię po to, żeby iść dalej i dostawać odpowiednie dalsze zapewnienia. Wydział Skarbu Miasta jest również nam przychylny oczywiście i będziemy mieli możliwość uzyskania pełnej informacji, co tam było, jak tam było. Nie ukrywam, proszę państwa, także będzie kwestia strażaka. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, strażak tutaj będzie się musiał wypowiadać i taką opinię także uzyskamy. Ja podejrzewam, że po prostu, że on ewidentnie w swojej opinii powie, że najlepsze było, żeby ta strada była po prostu murowana, bo to jest 100% tak bezpieczeństwo, to gwarantuje bezpieczeństwo. Myślę, że w pewien sposób po prostu także państwo będziecie mieli na to wpływ po prostu, bo w swojej opinii będziecie państwo mogli się wypowiedzieć, jakie są państwa założenia, jakie są państwa oczekiwania w stosunku do nas. Dlatego też pozwolimy sobie przyjść. Dziękuję bardzo. Tutaj pan Szczurek, proszę bardzo. Panie Michale, mam następujące pytanie. Wspomniał pan, że wstępne kwoty, jakie chcecie państwo zainwestować, to jest poziom 400-500 tysięcy. Około pół miliona. Moje pytanie jest takie, ile docelowo zamierzacie zainwestować i jakie jest w ogóle źródło tych pieniędzy? Proszę państwa, źródło jest takie, to jest nasze prywatne środki oraz oczywiście kredyt bankowy. Przy czym od razu musicie państwo wiedzieć, mamy świadomość ponoszonego ryzyka, ponieważ ze strony Gminy Miejskiej Kraków tak naprawdę no, ryzyka nie ma wielkiego, bo tak naprawdę zyskujecie państwo właśnie zagospodarowanie terenu. My w przypadku naszego fiaska tak naprawdę tracimy wszystko. Więc proszę państwa, częściowo są to nasze środki własne, częściowo jest to kapitał bankowy, oczywiście kredyt. Jeżeli chodzi o kwestię tutaj także tego właściwie pierwszej części pytania, nie mamy
kwoty, górnej kwoty, którą chcielibyśmy zainwestować. W miarę tego, jak będziemy się my rozwijali, jako ewidentnie tutaj osoby prowadzące tą działalność kawiarnianą i w pewien sposób organizujące te imprezy, widząc, jakie kwoty będziemy mogli uzyskać, będziemy mogli także przewidzieć to, ile chcemy. Generalnie rzecz biorąc, no wiadomo, że ten katalog po prostu będzie rósł, bo zakładamy, że jednak uda nam się. Gdyby nam się to miało nie udać, powiem szczerze, nie traciłbym swojego czasu. Pan Duszkowski, proszę bardzo. Proszę pana, ja mam takie pytanie, bo powiedział pan, że będą tam toalety. Tak. Bardzo dobrze, że będą. I powiedział pan, że po drugiej stronie są płatne w restauracji. Nie zawsze są płatne. To znaczy, że u was będą darmowe te toalety? Darmowe. To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie to takie, ponieważ wybudujecie scenę z własnych środków, czy jeżeli będziecie udostępniać gminie, powiedzmy choćby w naszej dzielnicy na jakieś spotkania, na przykład Bielczyckie, czy jakim, to będziecie za to brać jakieś pieniążki, czy za darmo będziecie udostępniać? Za darmo, tak? Dziękuję. Ktoś jeszcze chciałby zadać? Miałem pytanie o dzierżawy. Na ile lat państwo wnioskowali? Powiem państwu tak. Tutaj pytanie i odpowiedź jest dużo bardziej skomplikowana. Dla nas najlepszym by było możliwość zawarcia umowy na 10 lat, ale to też jest niemożliwe. Wydział Skarbu Miasta od razu zastrzegł swojej opinii do ZIKIT-u, którą przesyłał, że jeżeli będzie umowa, to będzie to raczej umowa na czas nieoznaczony od razu z możliwością 3-miesięcznego wypowiedzenia. Jak gdyby Gmina Miejska Kraków zabezpiecza się w ten sposób, że gdyby przyszła kwestia wywłaszczenia, to jest, mówię, gdyby, bo dla tej działki akurat no, nie ma nawet w tym momencie żadnego słychu w tym zakresie. No to po prostu w pewien sposób gmina musi mieć pierwszeństwo do pewnego zwrotu własności prawowitych właścicieli. Więc po prostu w pewien sposób tak nam od razu mamy taką odpowiedź generalnie z Wydziału Skarbu Miasta, że gmina zastrzega sobie, że raczej będzie na czas nieoznaczony z możliwością 3-miesięcznego wypowiedzenia. Dla nas oczywiście by to było najlepsze rozwiązanie, że na czas oznaczony. Tutaj w pewien sposób po prostu podporządkujemy się decyzji. Tutaj powiem? Tak, jeszcze? Tak, jeszcze mam pytanie jedno. Powierzchnia tego lokalu, jaka będzie mniej więcej? Proszę państwa, maksymalna jaka może być, to jest około 120 metrów, czyli dosyć niewielka, jak na lokal kawiarni. A jeszcze pytania takie, czy środki unijne państwo biorą pod uwagę, starają się na państwo? Powiem tak, jeszcze się nie staraliśmy o nie. Jeżeli będzie taka możliwość, jeżeli uzyskamy jakieś pozytywne opinie, pierwsze sygnały, które dadzą nam szansę na to, abyśmy mogli się zacząć starać, oczywiście będziemy starali się z tego skorzystać. Bo jest to teren ewidentnie, na którym uważamy, że Unia Europejska będzie w stanie dofinansować także przynajmniej w części jakieś inwestycje, no bo w pewien sposób robimy coś dla społeczności lokalnej, więc wydaje nam się, że tak. Dziękuję. Taką uwagę, dostaliśmy ten projekt na komisji, oczywiście wszyscy byliśmy zachwyceni, bo czekamy na takiego inwestora, może jak pan, aby to, co pan mówi, to było prawdziwe. Natomiast powiem szczerze, no 500 tysięcy to na taki projekt nie jest dużo. Jest to coś na dobry początek. Natomiast na czym by mi zależało? Nie chciałbym, żeby to powstał jakiś budynek z kebabami, sklep sprzedający alkohol. Dlatego pierwsze pytanie jest takie, czy przewidujecie państwo w ogóle sprzedaż alkoholu? Nie. Całkowicie nie, tak? To pozwolę sobie wytłumaczyć. My, proszę państwa, jesteśmy także młodymi rodzicami. Nasze dzieci, moje żony, 4,5, 6,5 roku. Ja sobie nie wyobrażam, żeby dzieci w obecności dorosłych mogli widzieć, jak ci dorośli konsumują alkohol. Myślę, że Ola i Marcin dokładnie wiedzą z tego samego założenia. Oni są dopiero świeżo upieczonymi rodzicami. Ja przynajmniej sobie nie wyobrażam, żeby dorośli mogli konsumować w tym zakresie alkohol. W kwestii drugiej odpowiedzi na drugą część pytania. Po drugiej stronie zalewu, tutaj przy kółku tym wędkarskim, jest taki pawilonik, który no sprzedaje. Właśnie tak. Proszę państwa, my chcemy stworzyć coś, co będzie totalnie przeciwieństwem tego. No ja powiem szczerze, mam świadomość tego, że on się w pewien sposób wpisał w ten krajobraz i absolutnie nie mam zamiaru konkurować z tym właścicielem tej firmy. Tylko wręcz przeciwnie, chcemy stworzyć coś, co będzie oryginalne na tym terenie, ale będzie także elegancko wyglądało. To nie ma być żaden kebab, to nie ma być żaden grill. To po prostu ma być totalne przeciwieństwo. Ja myślę, że właśnie wszystkim radnym o to chodzi, bo Huta czeka. Czeka na takie inwestycje, na inwestycje kulturalne. Chciałbym, żeby się to udało. Natomiast, tak jak mówię, no nie chcielibyśmy, żeby to była budka z kebabem. To, co jest z drugiej strony, na pewno nie polepsza sytuacji tego zalewu. Jest, bo zaistniało i pewnie się w jakiś sposób przyjęło. Ja będę głosował za. Natomiast
No zobaczymy co dalej. Powiem szczerze, że ja wolałbym, żeby ten czasookres był 3-4-letni, żebyśmy mogli zobaczyć, jak Państwo tutaj się zaprezentujecie i żebyśmy mogli później ewentualnie podejmować jakieś dalsze kroki, dalsze decyzje. Oczywiście, dziękuję bardzo. Pani Łoś. Jak my dziś będziemy na fali, wszystko pójdzie dobrze, to kiedy pierwsza impreza? Jak najszybciej, jak najszybciej. A jakoś precyzyjniej? Powiem tak, tutaj niestety, pomimo proszę Państwa, jak to wygląda, z naszej strony to jest kwestia dokładnie jak najszybsza, ale musimy przejść przez procedurę. Państwo jesteście kolejnym organem, kolejnym składowym całościowym organem, który będzie... Czy mamy jak już wszystkie procedury zostały zamknięte i jak Wy zbijecie pierwszą łopatę symboliczną, to ile? To jest, proszę Państwa, generalnie, ponieważ nasz budynek jest konstrukcji lekkiej, to jest 2-3 miesiące od momentu bicia pierwszej symboliczne. Proszę Państwa, to nie jest budynek o charakterze trwałym, musicie Państwo to wiedzieć. To jest konstrukcja drewniano-szklana. Myślę, że to Państwu dużo podpowie, po prostu jeżeli chodzi o także taka konstrukcja jest wykorzystywana przez Gminę Miejską Kraków. To są ośrodki informacji turystycznej, które całkowicie myślę, że rozjaśnia obraz. I proszę Państwa, to jest największy taki, ma 120 metrów. To jest największy pawilon, jaki może powstać w takim zakresie. Tak to wygląda. Nie jest on trudny tak naprawdę. To jest kwestia tylko zamówienia odpowiedniego wcześniej i po prostu postawienia go. Także nie ma tam trwałych fundamentów. Są tylko słupy, które po prostu łatwo można zdemontować. Można je w każdej chwili zamontować. Nie jest to jakiś proces długotrwały. Dlaczego, wiecie Państwo, kwestia kiedy my rozpoczniemy, to jest też złożony proces, bo jednak na ten budynek wymagane jest pozwolenie na budowę. A oprócz sceny jakaś infrastruktura zewnętrzna, jakieś ławki? Naturalnie, dookoła tak, dokładnie tak, naturalnie. Oczywiście chcemy dookoła na tyle, ile nam teren pozwoli, bo chcemy tylko tą działkę na początek wydzierżawiać. W miarę możliwości po prostu wydzierżawiać, jeżeli będzie taka możliwość, będzie taka potrzeba. Oczywiście pozyskanie znowu stosownych opinii. Wykorzystanie dalszej części na cele typowo rekreacyjne. Jeszcze mam jedno pytanie, proszę Pana, jeszcze na koniec jedno pytanie takie, w jakich dniach tygodnia będą to czynne i w jakich godzinach? Proszę Państwa, 7 dni w tygodniu, bo takie jest założenie i planujemy przynajmniej od godziny 8 do godziny 20, żeby to było otwarte. Czyli tak, w tym momencie, kiedy jest faktyczny wyjazd, być może w zimie będzie trochę krótszy okres, kwestia jest tego, jak po prostu, jak to się będzie, jakie będzie zapotrzebowanie, jaka będzie klientela, bo to też zobaczymy po prostu w pewnym okresie czasu. Chcielibyśmy jak najdłużej. Pani Nadurska, proszę. Tak, też chciałam się wypowiedzieć na ten temat. Uważam, że proponowane inwestycje są godne naśladowania i życzę wszystkiego najlepszego, aby ten cel został zrealizowany. Najbardziej, przepraszam, cieszę się właśnie, że ta rewitalizacja będzie szła w tym kierunku, aby te elementy, które ja też pamiętam z wieku, no może jeszcze wcześniejszego, jak Pan jest, będą zrealizowane. Natomiast nie wiem, czy Państwo też bierzecie pod uwagę temat bezpieczeństwa na tym terenie. Jest ten teren odwiedzany przez różne elementy stałego Krakowa i powiedziałabym nawet Małopolski. Czy w jaki sposób też braliście pod uwagę, czy trzeba będzie w czasie wykonywania tych prac najprostszych, budowa tej kawiarenki internetowej, czy nawet toalety, w jaki sposób zabezpieczona przez nasze służby, czy Straż Miejską, czy Policję? Bo tak jak mówię, dosyć dużo tam było takich przypadków, które nie, nagannych, które no nie życzyłabym sobie, aby w trakcie realizacji Waszych zadań znalazły też swoje odzwierciedlenie. Proszę Państwa, jeżeli mogę jeszcze chwilę zająć Państwu. Proszę Państwa, oczywiście teren przede wszystkim jako teren budowlany, bo tak będzie klasyfikowany, na czas trwania budowy będzie ogrodzony. Trwałym ogrodzeniem po to, żeby nikomu nic się nie stało, zwłaszcza dzieciom. Dorośli, wiadomo, sami odpowiadają za swoje czyny, ale kwestia bezpieczeństwa jest priorytetem. Jeżeli chodzi o późniejszą kwestię, wiadomo, że na etapie samej budowy my musimy za to odpowiadać. I w pewien sposób no, nie oczekuję tego, że Straż Miejska udzieli nam jakiejś pomocy. Oczywiście byłbym bardzo wdzięczny z tego tytułu. Ale wielokrotnie składałem w różnych sprawach, nawet związanych z wykonywanym przeze mnie zawodem, czyli zarządcy nieruchomości. Organy wykonywania władzy, organy wymiaru sprawiedliwości, czy Straż Miejska, policja, czy samorządowe, czy administracji rządowej, proszę Państwa, no wielokrotnie po prostu niestety odmawiają, ponieważ mają tyle swoich zadań. To jest takie najprostsze uzasadnienie, że nie są w stanie wykonywać jeszcze w jakikolwiek sposób monitorowania takiego terenu. Oczywiście, jeżeli będą jeździć tam patrole, będzie to wiadomo pożytek dla wszystkich, także dla użytkowników tego terenu. My ze swojej strony no, będziemy musieli sami we własnym zakresie dokonać ochrony tego terenu. Także później po prostu po otwarciu, no, będzie to prawdopodobnie będzie to, zobaczymy jak będzie ta kwestia wyglądała. Na pewno będą kamery, więc w pewien sposób zyska oczywiście otoczenie, bo już w pewien sposób będziemy mieli do tego wgląd. Odpowiednie służby, czyli zarówno Straż Miejska, jak i policja mają prawo żądać od nas tego, aby udostępnić nagrania, jeżeli dojdzie do jakichkolwiek tam naruszeń.
więc w pewien sposób to będzie korzyść. Jeżeli będzie potrzeba ochrony, bo okaże się na przykład, że będzie dochodziło do jakichś uszkodzeń, no to może trzeba będzie to zainwestować. Tak jest. Pan Szewczyk jeszcze. Ja tutaj obwodzę do pani radnej, bo tam nie dam straszy inwestora na dzień dobry. Nie. Natomiast powiem szczerze, bywam tam... Realia. Nie, pani radna, bywam tam akurat jadę często, jeżdżę na rowerze, także chyba, że ten element niebezpieczny to są dziewczyny jeżdżące na rolkach i wędkarze. Dla niektórych pewnie są, szczególnie starszych panów. Natomiast nie jest tam tak źle. Ja mam jeszcze jedno tylko pytanie, czy państwo już staraliście się o warunki na media i czy dostaliście, czy na razie jesteście na etapie... Nie, nie staraliśmy się, proszę państwa, na warunki. Mogę państwu podpowiedzieć, dlaczego też także to działka, to cofnę się trochę do wcześniejszego pytania. Tam, na tej działce, są wszystkie media. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że pan jest przygotowany. Ja proszę państwa, ja dlatego też mówię, trochę nas to kosztowało pracy i także pieniędzy. To naprawdę mój rozkład bardzo wyczerpujący. Ale powiem szczerze, że my po prostu szukaliśmy tego miejsca, które będzie idealne. Tak jak mówiłem państwu wcześniej, chcielibyśmy zrobić wcześniej tą estradę na wodzie, ale to także jest klucz programu, dociągnięcie tam mediów jest jednak w tym momencie kosztowne, na co po prostu nas nie stać. W tym momencie. Ja kończąc dyskusję, co prawda, chciałem powiedzieć, że już jakiś tam wkład ten temat mamy, dlatego że jestem po spotkaniu z panem komendantem i Straży Pożarnej i z przewodniczącymi dzielnic ościennych, bo to jak zobaczyliście, jest to tak zwany plan między dwie dzielnice, 18, 17, a my jesteśmy 16. Mamy uzgodnioną wspólną imprezę, która już będzie w przyszłym roku. Czyli de facto już jest temat, który możemy wspólnie zrealizować. Mam nadzieję, że będziemy mieli gdzie. Czyli to właśnie miał być pomysł cyklicznych imprez, które mają jednoczyć również, była rozmowa z panem dyrektorem Łazinowej, z panem Przygórskim, który też chce, czyli pomoże, jak ta estrada już będzie, to już będzie miał gdzie występować, cały sprzęt, wszystko mamy. Czyli de facto już jakby idziemy w dobrym kierunku, nie konsultując się ze sobą, mamy te same, że tak powiem, podejście do tego celu, cel mamy to dobry. Szanowni państwo, ja tutaj jeszcze jedną rzecz pan mówił. O monitoringu, ja bym może prosił o taki kontakt z panem przewodniczącym w tym zakresie szerszym, ponieważ być może udało się podjąć współpracę między dzielnicą a państwem. Mamy to wojska monitoring w tym miejscu, ponieważ na pewno jest tam w tym momencie problem z serwerem i tak dalej, gdyby państwo mieli. A to za szczegółowe tematy na pewno będziemy mogli sobie tematycznie już rozwiązywać osobno i w mniejszym gronie. Wydaje mi się, że temat monitoringu, jak tutaj pan radny powiedział, jest takim moim też oczkiem w głowie, żeby bezpieczeństwo mieszkańców dzielnicy było większe. Między innymi przez to, że mamy dobrego rodzaju monitoring i ten monitoring działa. Dziękuję bardzo. Ja tutaj z mojej strony jeszcze formalność dopełnię, bo żeby dyskutować nad tematem, nad projektem, musi być on zgłoszony, że tak powiem, a nie był dlatego, że 10 dni przed sesją. I dlatego musimy go teraz wprowadzić. To będzie tylko formalne, żeby było tutaj tak, jak trzeba w protokole. A więc, szanowni państwo, kto jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały, który państwo już mają przed sobą, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. A więc temat mamy wprowadzony. Rozumiem, że dyskusja już odbyła na ten temat i nie ma więcej pytań, czyli możemy przejść do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Czy jednym wstrzymującym? Pan Jarosz się wstrzymał. Tak? A więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie opinii dzierżawy działki przy zalewie Nowej Hucie na terenie dzielnicy 16, tak, Nowohucki, prawda? Także dziękuję państwu. Bardzo się cieszę, że taka inicjatywa powstała. Powiem szczerze, bardzo mi zależało na ożywieniu tego tematu, a tutaj jakby ktoś nad tym czuwa, prawda? Że to wszystko jest tak w dobrym kierunku. Będziemy oczywiście pomagać, jak tylko możemy. Będziemy w kontakcie. Myślę, że tutaj okrągły stół nas gdzieś tam jak właśnie myślę, że to jest sposób nas poznał. I myślę, że będziemy kontynuować to naszą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie wywolno było.